zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Dziewczyny, tylko zwycięstwo! Witamy Patrycję u nas, na skromnych progach. Serdecznie. No, dziękuję, że nas odwiedziłaś. Jak tam ci się, Patrycja, teraz gra w tym zespole większym? No muszę przyznać, że strasznie tęsknię. Strasznie tęsknię za dziewczynami, za Polską. Niemcy to raczej chyba nie jest mój kraj. To jest to Beniaminek i mamy dużo do nadrobienia, że tak powiem. Także... Nie jest to zespół, w którym grałam rok temu, gdzie odnosiłyśmy ogromne sukcesy, łącznie ze złotym medalem. No ale wiesz, wybroniłaś półfinał praktycznie, półfinału byłaś, później była ta kontuzja. Po prostu no, wierzymy w ciebie, że w Niemczech też tam poradzi sobie dziewczyna. No oczywiście, że sobie radzę, tylko że to jest zespół, który pierwszy raz w życiu gra w pierwszej Bundeslize i nie jest to takie proste, aczkolwiek... Uważam, że nie ma takiej wielkiej różnicy pomiędzy Bundesligą a Polską Ligą, bo tak jak w polskiej lidze jest tam cztery zespoły główne i reszta to jest takie wyrównane wszystko, tak samo jest w polskiej lidze, także jakoś tam idzie nam, że tak powiem. Cieszymy się bardzo, że już wyleczyłaś po kontuzji, zostałaś powołana do kadry polskiej i chcielibyśmy, żebyś była w pierwszym, pierwsza bramkarka. No ja... Broniła nam jak najlepiej. Dla mnie najważniejsze w tej chwili zdrowie i to, żeby moja forma była zwyżkowa, także cieszę się, że wracam do kadry, że wracam do swojej gry. Patrycja, jak się podobał mecz? No myślę, że to była bardzo łatwa wygrana na Pistalu. Przeciwnik nie był zbyt wymagający. Trochę dekoncentracji tam dziewczyny doszły bliżej, ale ogólnie nie spodziewałam się innego wyniku jak wygrana na Pistalu. Łatwo, miło i przyjemnie. Tak. Cześć dziewczyny. Cześć chłopaki. Dzisiaj normalnie powiem, że jesteście bohaterkami tego meczu. Chyba najwięcej bramek właśnie z rąk Poli. Kasia, jedna Kasia, dużo bramek, druga Kasia, też dzisiaj ładny mecz. Kasia, tak, Kasia dzisiaj cały już pierścień zapadł. Tak, nawet prezenty może z tej okazji. Tak, są prezenty. No jakieś dwa zdania od każdej z Was podsumowania tego meczu. Bo moim zdaniem to widać trochę jakiś taki postęp w tym zgraniu. No na pewno. Właśnie szybkie ataki od bramki. Jestem starsza, to byłem pierwsza. Na pewno, bo Kasia wróciła po kontuzji, więc nam wspomogła troszeczkę. Na pewno dzisiaj badanie tego meczu. To badałyśmy siebie, tak, z przeciwnikami. No inaczej to wygląda na wideo, a inaczej to wygląda później w grze. Powiedzieliśmy, że mimo badania potrafimy wygrać 14. Więc... Kasia, dwa zdania albo dwa słowa. No też tak uważam, że przez... Pierwsze 15 minut badałyśmy tak przeciwnika, nie widziałyśmy co tak naprawdę grają, bo widziałyśmy tylko jeden mecz. No ale dałyśmy radę, pociągnęłyśmy to, super wynik.